ja mogę zrozumieć różne powody, dla których prezydent gra na zwłokę, nie chce przyspieszać, natomiast podważanie tego, co padło tak mocno w przestrzeni publicznej, jest bardzo, bym powiedział, ryzykownym zabiegiem, a domaganie się umowy koalicyjnej, czy jakichś dokumentów, czy jakichś nazwisk, no, wykracza poza prerogatywy prezydenta. Oczywiście prezydent z premierem, czy kandydatem na premiera jest w jakimś dialogu. Wiadomo, że to on ten rząd powołuje. Natomiast wydaje mi się, że takie deklaracje, takie oczekiwania, jakie formułował, no, są próbą politycznej gry. Jakoś nie słyszeliśmy o tym, że oczekiwał programu rządu Morawieckiego czy programu rządu Szydło. Prezydent Duda po prostu brał i powoływał te rządy. I tak było do tej pory w praktyce konstytucyjnej polskiej, że premier wnioskował, a prezydent powoływał. I nie ma czegoś takiego jak... Panie pośle, ale ten temat umowy koalicyjnej jest istotny jednak. Chciałem się dowiedzieć, kiedy można się spodziewać spisania takiej umowy koalicyjnej i czy ona będzie jawna? Mówił o tym przewodniczący Szymon Hołownia, że dostrzega potrzebę takiego dokumentu i że ten dokument będzie jawny. I myślę, że nikt tego nie kwestionuje, że... zwłaszcza przy tylu partiach uczestniczących w rządzie, mimo zaufania i tak dalej niewątpliwego, spisanie pewnych rzeczy, pewnych priorytetów, pewnych zasad, pewnych obszarów odpowiedzialności jest potrzebne, więc ja sądzę, że tutaj nie będzie z tym szczególnego problemu. Jeśli liderzy dadzą taką dyspozycję, to projekt będzie przygotowany, ale to nie jest dla prezydenta dokument, tylko dla wyborców i jakby dla nas samych, tak, żebyśmy precyzyjnie rozgraniczyli co, gdzie i jak.